Laudetur Jezus Chrystus. 1 kwietnia 2023 roku, nie, to nie jest prima aprilis, brat Martin Navarro, zakonnik z tradycyjnej wspólnoty oblatów świętego Augustyna, przyjął święcenia kapłańskie. Co ciekawe, z rąk biskupa z kościoła starokatolickiego, ale tu uwaga, od razu zastrzegam, że zaraz w dalszej części filmu wyjaśnię, że nie chodzi tu o kościół starokatolicki, ten, który mamy w Polsce. Przypomnę tylko, że już kiedyś o bracie, dzisiaj ojcu, Martinie Navarro zrobiłam film. Wszystkie odnośniki do opisu całej sytuacji i odnośnik do tego filmu będą w opisie filmu w dokumentacji. Przypomnę więc tylko, że Martin Navarro należy do wspólnoty stworzonej przez ojca Johna Melnika. To jest kapłan, który kilka miesięcy temu zmarł. I ojciec Martin formował się jakby pod jego kierunkiem we wspólnocie wraz z innymi przez 10 lat. Ojciec Melnik, zdając sobie sprawę z tego, że kres jego życia się zbliża, skontaktował się ze swoim przyjacielem, biskupem, który nazywa się Meikle. I to jest biskup, no tak jak mówię, w odnośnikach ja tam zaznaczę, o jaki kościół typu starokatolickiego chodzi, natomiast to nie jest jakby kościół zrzeszony w tych różnych takich gremiach kościołów związanych z Unią Utrechcką. Ja muszę przyznać, że tak w pierwszym momencie, jak zobaczyłam tą wiadomość, to wydało mi się to takie dość dziwne, bo no właśnie moje pierwsze skojarzenie to było jakieś takie, powiedzmy, schizmatycko-heretyckie, tak? Te wspólnoty takie związane z Unią Utrechcką są często też w bardzo dużej mierze już sprotestantyzowane. Natomiast no, miałam, że tak powiem, ze studiów tylko jakąś ogólną historyczną wiedzę o tym, że coś takiego istnieje. Tymczasem, tak jak wyjaśnia brat Martin, i tu zachęcam, przepraszam, ojciec Martin, żeby obejrzeć, jeżeli ktoś chce się naprawdę dokładnie zagłębić w sprawę, obejrzeć cały jego film, który ja linkuję, bo to dopiero wtedy ma się ogląd całości. A o co chodzi? Otóż o to, że zapewne ja nie wiedziałam i pewnie wielu osób z Państwa nie wie, że oprócz tego, że Kościół katolicki uznaje sukcesję apostolską niektórych z biskupów wywodzących się jakby z tej Unii, to jest także tak, że niektóre z tych kościołów, czy też może należałoby powiedzieć jakieś struktur eklezjalnych czy wspólnot, bo niejednokrotnie one są bardzo małe, uznaje też papieża. Ja muszę przyznać, że było to dla mnie duże zaskoczenie. Co więcej, ta wspólnota, w której przyjął święcenia, czy też od której biskupa przyjął święcenia ojciec Martin Navarro, to jest wspólnota, w której jest sprawowana msza święta w rycie trydenckim. Nie jest to więc taka typowa starokatolicka wspólnota schizmatycka, ale to jest wspólnota, która, no można by tak użyć takiego porównania, jest w takiej nieregularnej sytuacji kanonicznej, jak Bractwo Świętego Piusa X. No nie dokładnie identycznej, bo oczywiście to jest dużo, dużo starsze, tak? Jest to takie rozejście się z Rzymem, ale jednak. Oczywiście ojciec Martin nie wstąpił, to trzeba podkreślić w tym miejscu, że on nie wstąpił do tego kościoła. Tak dalej jest po prostu rzymskim katolikiem. To ojciec Melnik, jakby, który przyjaźnił się z tym biskupem, którego konsekrował, zostawił jakby w testamencie ojcu Martinowi takie zalecenie, że jeśli chce przyjąć święcenia i dalej są problemy, no to po prostu, żeby się właśnie tam zgłosił. I tu muszę przyznać, że jakby po tym moim takim pierwszym momencie zaniepokojenia, jak się trochę zagłębiłam w te rzeczy formalne, to pomyślałam jeszcze, i może warto też, żeby każdy zanim oceni decyzję ojca Navarro, o tym pomyślał, co my byśmy zrobili na jego miejscu. No on poświęcił 10 lat, tak, tej wspólnocie. Ma skończone studia teologiczne, no więc można sobie postawić pytanie, jak to jest, że dzisiaj Kościół de facto takimi powołaniami gardzi. Gardzi tylko dlatego, że jest to ktoś ze środowiska tradycji. Ta wspólnota no, nie załapała się jakby na te szczęśliwe czasy Komisji Ecclesia Dei, także też właściwie nie ma szansy na zatwierdzenie takie, prawda, oficjalne, watykańskie.
Jak to jest, że w sytuacji braku powołań, w sytuacji, kiedy upycha się, gdzie się da jakiś tam szafarzy, jakieś szafarzyce, jakichś diakonów stałych, akolitki i tak dalej, że w takiej sytuacji jakby po prostu takie powołania się odrzuca. I na koniec może powiem, dlaczego w ogóle się zdecydowałam wspomnieć Państwu o tym całym wydarzeniu i o tej sytuacji. Nie tylko dlatego, że można się spodziewać, że być może więcej powołań kapłańskich będzie szukać tego sposobu realizacji powołania, ale dlatego, żeby jeśli mnie oglądają na przykład takie polskie powołania kapłańskie, które się nie mogą zrealizować właśnie dlatego, że są tradycyjne, jak ktoś nie widzi tak swojego miejsca, czy to w Bractwie Świętego Pisma X, czy w jakichś wspólnotach Ecclesia Dei i tak dalej, czy w jakichś wspólnotach monastycznych, które są na zachodzie tradycyjnych, to może jednak warto zastanowić się nad tym, że w ostatnim czasie te dwa przypadki, ojciec Alcuin Reid, czyli ten benedyktyn z Brijole, tak, który wraz ze swoim jednym współbratem został wyświęcony, tak, tamten na diakona. Oni zostali wyświęceni przez jakiegoś biskupa, będąc, czy jakiegoś kardynała, będącego w łączności ze Stolicą Apostolską i z tego powodu nie mogą ujawnić, kim jest ten konsekrator, no bo po prostu mogłyby go spotkać bardzo poważne nieprzyjemności. Tutaj mamy inną sytuację, to znaczy mamy biskupa, który jest w nieregularnej sytuacji, który jednakowoż ma sukcesję. Więc święcenia przez niego udzielane są ważne, chociaż rzecz jasna jest to no, bez wszelkich uzgodnień kanonicznych, które są wymagane. Jeden i drugi, proszę, tu się zwracam zwłaszcza do panów, ma wykształcenie teologiczne. Bo takie czasami czekanie, które ja obserwuję u wielu osób ze środowiska tradycji, że może cudem powstanie w Polsce jakieś seminarium takie tradycyjne, które będzie wyświęcało księży, tak? To jest po prostu mrzonka i warto pomyśleć, nawet jeśli się sądzi, że w przyszłości może da się gdzieś dostać święcenia, to należy to podeprzeć wykształceniem. Jeden i drugi, podkreślam, najpierw jako ludzie świeccy zdobyli edukację teologiczną. I tak, zdobyli na modernistycznych uczelniach, tylko pamiętajmy, że studia teologiczne to nie jest tylko teologia i to nie jest tak, żeby to był sam modernizm. To jest także patrologia, historia kościoła, to jest teologia duchowości, to jest filozofia, metafizyka, psychologia, pedagogika, wiele rzeczy jest potrzebnych kapłanowi. Więc może jednak warto się zastanowić, póki jeszcze się nie jest, przepraszam za szczerość, starym grzybem, czy nie warto jednak studia zrobić. Nie ma też obowiązku pisania prac magisterskich z teologii, nie wiem, z dokumentów Soboru Watykańskiego II czy rozmaitych modernistycznych produkcji. Zawsze łatwiej do skończonych studiów teologicznych, do dyplomu, dodać formację. Może też wielu panów o tym nie wie, ale zasadniczo, jeśli ktoś posiada wykształcenie teologiczne, no już nie mówię tutaj o doktoracie, tak jak w przypadku ojca Reida, to jednak ten okres formacji do święceń jest zazwyczaj skrócony. Więc może warto brać to pod uwagę. A inna rzecz, to jednak bym zachęcała do przyjrzenia się tego typu wspólnotom, jak chociażby ta wspólnota oblatów świętego Augustyna, brata Navarro, czy doświadczeń właśnie takich klasztorów, czy takich mini wspólnot na razie, jak benedyktyni z Brijole ojca Reida. Bo może warto samemu zaangażować się w zorganizowanie czegoś, a nie tylko czekać z założonymi rękami. Serdecznie zachęcam do refleksji nad tym. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za obejrzenie tego vloga. Można zajrzeć do dokumentacji, popatrzeć na materiały w odnośnikach, są tam także filmy. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.